for Gibbons. Turn to turn around. They're looking for Ryu, but they can't get it. Miracle gonna get his face crit off. Is not that's careful. A Ryu gets himself a triple. Quadra. There's the Quadra. Stayos just goes down 0-1. They now on a killing spree. Not fine two. Well, it doesn't connect to Lucrit. He goes in again. It's a great pull, but it's just not enough for Gibbons. Takes out Smurf. There's the ace for H2K. H2K demolish ANX for their semi-final match versus Samsung Galaxy. Siema, tu Geniusz z MMO24.pl i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu ćwierćfinału Worlds 2016. To była noc, to były emocje. Ćwierćfinały pomiędzy H2K i Albus Nox Luna to długo wyczekiwane spotkanie, w którym ważyły się losy ostatniej europejskiej drużyny w tegorocznych Mistrzostwach Świata. Oliwy do ognia dolewały deklaracje Forgivena, które wskazywały NX jako faworytów. Cokolwiek mógłbym powiedzieć, jedno jest pewne, nikt nie zakładał, że można wejść do półfinałów Worlds 2016 w półtorej godziny. Wszystkie trzy mecze to jeden wielki snowball ze strony H2K. Właściwie trudno konkretnie wskazać słabe punkty NX czy dobre zagrania H2K, ponieważ ten mecz był jak pojedynek Dawida z Goliatem. H2K całkowicie zdominowało serię. Słowem, to był jednostronny mecz, w którym Rosjanie całkowicie się zgubili. Zdecydowanie reżyserem zwycięstwa był top laner Odo Amne, który rozegrał trzy fantastyczne mecze grając Jace'em i skończył serię z wynikiem 16-8-24. Byliśmy świadkiem totalnej kontroli i efektu kuli śniegowej. Słowem, top laner z Albus Nox Luna absolutnie nie istniał. H2K nie miało słabych momentów. Do fantastycznej gry Odo Amne należy dodać midlanera Ryu, który zdewastował środkową Alejkę i Kirę, kończąc serię z wynikiem 18-3-19. To wyglądało jak walka z przedszkolakami. Jankos w tej serii rozegrał wszystkie mecze grając Lee Sinem i był wsparciem dla całej drużyny. Dzięki jego akcjom Odo Amne szybko przejmował kontrolę nad górną Alejką, a Ryu niszczył midlane. Co ciekawe, PvP Stayos, czyli jungler ANX, wspominał przed meczem, że będzie się ścigał z Jankosem o pierwszą krew. Jak się okazało, żaden z nich nie zdobył tego osiągnięcia. Nasz rodak skończył serię z wynikiem 10-5-23 i ewidentnie dobrze się bawił, wykopując przeciwników wprost pod koła rozpędzonego H2K. Tak jak fazę grupową wyprowadził Forgiven, tak w ćwierćfinale był całkowicie niewidoczny. Grał poprawnie, ale zupełnie oddał prowadzenie drużyny dla Odo Amne i Ryu. Być może dlatego, że nie było konieczności, aby się aktywował. Zostawię Was z taką pozytywną myślą, bo to zawsze buduje przekonanie, że mieliśmy sporo rezerw, których nie musieliśmy wykorzystywać. Vander zakończył serię z wynikiem 8-3-25. Rozegrał trzy bezbłędne mecze z Ayrą. Dorobek Forgivena 9-2-25. To był stomp. H2K nie miało przeciwnika w ćwierćfinale, poza dokładnie dwoma akcjami NX, wzięcie inhibitora na botlane, podczas gdy H2K było związane walką z Baronem i jednym double killem. Oni po prostu nie istnieli. Dla Albus Nox Luna to i tak wielkie osiągnięcie. Wejdą do historii rozgrywek jako pierwszy team z dziką kartą, który wyszedł z fazy grupowej. Dodatkowo należy pamiętać, że pokonali ROGUE Tigers i choć całkowicie się zgubili w 1/4, to i tak należy im się szacunek za postawę. Mamy powód do radości, H2K jest w półfinałach, ale trzeba mieć świadomość, że Samsung Galaxy to nie ta kategoria przeciwnika. Z Koreańczykami będzie trudno i pomimo wielkiej sympatii do H2K uważam, że mają mniejsze szanse. Trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że dadzą radę w półfinałach, ale bez względu na wszystko już tam dotarli i za to należy im się wielki szacun. Dziękujemy H2K i trzymam kciuki, żeby wszystko poszło w dobrym kierunku. Jeśli podobają Wam się takie materiały, proszę udostępnianie, komentarze i lajki. Trzymajcie się, see ya, cześć!